Co robisz? Zupkę robię. Zupka strupka? Nie, zupka warzywna. Okej. Właściwie jak mój mąż robi zupę, to nauczył się ode mnie, że sobie ogląda coś podczas roboty. Oczywiście, że jaki masz teraz serial na tapecie, przyznaj się? Better Call Saul. Czwarty sezon. Czyli to jest... To jest spin-off Breaking Bad. Dokładnie, słowa spin-off mi brakowało. Wyciągnęłam te serwetki, ale teraz mi się przypomniało, że w kupce świątecznej mamy jeszcze coś bardziej czerwonego, chociaż nie wiem, dzisiaj w tym aparacie to one wszystkie wyglądają tak jakoś nie bardzo. Niemniej jednak na żywo te będą lepiej pasować do tego granatu, więc wymienię. Kocham te moje czułki. Wita się z noworoczna nieogarnięta ja, tak na dobrą sprawę. To już jest drugi dzień nowego roku. Wczoraj to, co widzieliście, takie bardzo szybkie materiały, to były przygotowania do przyjazdu rodziców Błażeja, więc już potem nic nie nagrywaliśmy, ale w sumie nawet nie powiedzieliśmy wam, skąd w ogóle to całe zamieszanie, nie zamieszanie. Wiecie, po prostu zaprosiliśmy ich na taki mały obiad i było super. Na pewno super, natomiast nie była dzisiejsza noc. Gorzej nie wiemy, czy naszej córce zęby idą, bo znowu jest przytkana. Natomiast nasz syn też kichał w nocy, więc oni oboje nie spali. Ciężko było. W końcu jak już usnęliśmy, no to odsypialiśmy i o 8 obudziła nas listonoszka. Znaczy bardziej Błażeja obudziła, bo to on nagle wyleciał jak strzała z łóżka i ja się w związku z tym obudziłam, bo nie wiedziałam, co się dzieje. I się potem domyślałam, że to o pocztę chodzi. A chwilę później już stała nasza córka, więc po prostu ją widziałam tutaj na dół i chłopaki śpią u góry. Tym bardziej, że ja się jeszcze musiałam odciągnąć, tak więc macie taką nieogarniętą szlafrokową mnie. Ale za to wam pokażę, co przyszło. Mam ostatnio dużego fioła na punkcie Shiglam. Bardzo mi się te kosmetyki sprawdzają. No i też dodatkowo jakby tutaj zwalam trochę na teściową, bo poprosiła mnie, żeby mi zamówiła pędzelki i gąbeczki. W związku z tym, jak to ja nie potrafię zamówić tylko tego, tylko jeszcze sobie coś znalazłam dla siebie z Shiglamu, ale już sobie obiecałam, że to są ostatnie zakupy Shiglamowe na najbliższy czas, bo robiłam duże porządki w różnych rzeczach. Została mi jeszcze cała moja szuflada, która stoi w... komoda, która stoi w pokoju dzieci do ogarnięcia, jeżeli chodzi o kosmetyki, bo tam jeszcze nie robiłam porządku, bo całą toaletkę mam już ogarniętą, mam zostawione tylko te takie faktycznie kosmetyki, które używam, których chcę używać i które przede wszystkim nie są niezdatne do użytku, tak jak na przykład wszystkie moje szminki, które musiałam wywalić. I w sumie z czego się bardzo cieszę, bo i tak szminek nie używam teraz. Przejdźmy do tego, co przyszło. Tak jak mówiłam, zamówiłam pędzle i gąbeczki dla teściowej, żeby miała. Wydaje mi się, że powinna być zadowolona z tego zestawu, bo jest bardzo duży, a był totalnie niedrogi i myślę, że jak na jej potrzeby będzie super, no i też dwie gąbeczki. Zamówiłam róż, ale wydaje mi się, że chcąc zamówiłam sobie dubel, że wydaje mi się, że to jest ten kolor, który ja już mam i ja potem to sprawdzę i jeżeli tak, to też oddam go teściowej, bo no po co mi dwa takie same, ale najwyraźniej po prostu tak bardzo mi się podoba ten kolor, że nie zwróciłam uwagi. No. To jest kolor Love Cake. Nasz syn chyba też już wstał. Zamówiłam sobie paletkę. Ona była niesamowicie tania. Nie wiem, czy ona 2-3 euro kosztowała, była na jakiejś promocji. Co? Ja mam tu nożyczki gdzieś. Wydaje mi się, że wzięłam sobie nożyczki tak, żeby odpakować to, żeby mi było łatwiej. Gwiazda tutaj sobie szoruje po podłodze. Powiem wam, że tak nam się rozwinęła przez ostatni tydzień. Stała się dużo bardziej niezależna niż do tej pory. Bardzo fajnie jest to obserwować. Zawsze mnie to bardzo fascynuje u dzieci, jak one z dnia na dzień potrafią tyle nowych umiejętności nabyć. Powiem wam, że ładnie wygląda ta paletka. Jest taka, wiecie, standardowa, dzienna. Ona, powiedziałabym, że jest bardziej chłodna niż ciepła, ale mnie to w sumie nie przeszkadza. No, zobaczę sobie na oczach, jak będzie wyglądało. To jest Silent Disco, się tak nazywa ten zestaw kolorystyczny. Mówię, był na jakiejś promocji, dlatego go wzięłam, bo mówię, fajne dzienne kolory, które mogę używać na co dzień. Tak dobrej cenie, czemu nie? Wzięłam sobie coś takiego. To jest stick do tych właśnie wszystkich włosów.
Zobaczymy, czy mi się sprawdzi. Nie odpakowywałam go jeszcze. Wzięłam też taką małą myjkę do mycia pędzli, bo ja mam wszystkie te myjki takie duże, a chciałam mieć tutaj coś podręcznego właśnie na dole. O, i ona jest taka. To chyba można jakoś... Tak, to można z tego zrobić, słuchajcie, miseczkę. Tutaj sobie nalać wody i płynu i w tym, bo to dno jest takie, o, widzicie? Więc w tym można, po tym można szorować pędzlami i może akurat mi się sprawdzi tutaj na dole. Zamówiłam sobie też zestaw pęset. Te rzeczy w ogóle od tego sticka, te trzy nie są z Shiglamu, tylko z jakichś innych firm. Ale to wszystko przyszło w jednej paczce. No, bęba, ładnie to wygląda. Bo moje pensety już naprawdę dogorywają. Zobaczymy, czy takie tanie pensety się u mnie sprawdzą, czy będę musiała wrócić do Tweezermana. Ale mam tutaj, no, cztery różne rodzaje końcówek. Też ładnie to wygląda, tak bardzo profesjonalnie bym powiedziała. Elegancko. Dokładnie tak, córko. Dokładnie tak. Przy Glamu mam jeszcze olejek do ust, bo jak wiecie, jestem fanką olejków do ust. To już będzie mój trzeci, z czego jeden kończę. Na razie to było tyle, jeśli chodzi o olejki. Więcej nie będę zamawiać, bez przesady. Jak zwykle albo rozwargam opakowanie, albo ja nie wiem. No właśnie, no właśnie. Ty też zaczynasz stękać już? Co się dzieje? Poleciało! O, i on jest taki, widzicie, przezroczysty, zwykły, ładnie to wygląda. Ma być kokosowy, zaraz sobie poniuchamy. No, pachnie takim sztucznym kokoskiem, ale jest spoko. I mamy jeszcze dwie rzeczy. Pamiętacie, że z Polski mi przyszła maseczka do ust? No to tutaj też jest wersja Shiglamowa tej maseczki do ust nocnej, zainspirowanej tą z Laneige, czy Laneige. No nie dowiem się, nigdy się nie dowiem, jak to się poprawnie wymawia. Opakowanie takie duże, a ta maseczka taka mała, zobaczcie. I tu jest jeszcze szpatułka. To jest akurat fajne w takim puzderku do wyciągania, ale nie, tu jest pod spodem pusta przestrzeń. O, jest zabezpieczona. Zobaczymy. Nie pachnie w żaden szczególny sposób. No tak! No tak! I ostatnia rzecz, która mi została, to jest taka kredka rozświetlająca, z tego co mi się kojarzy, do oczu. A zobaczymy. Chciałabym zdążyć, zanim chłopaki przyjdą, bo jak oni przyjdą, to już będzie kipisz tutaj. Może zdążę. Nazywa się kolor Starlight. I też duże opakowanie, a kredka taka mała, nie? Nie wiem po co, ale pięknie wygląda. Super elegancko. I ona jest wysuwana i jest taka złota. No... To może być coś. Testowałam ten róż, dlatego mam taką rękę upalaną. No już, córcia. Koniec nagrywania na dzisiaj. Zamówiłam taki tablet do rysowania wielokrotnego. No i poczekaj, synu, pokażemy, co tutaj tata ci namalował. Nasz syn od rana ma różne życzenia, jeżeli chodzi o obrazki. Tak, i poprosił Błażeja, żeby namalował mu koparkę. No, ja najpierw zaczynałam od ciężarówek, wywrotek, ale koparki bym nie potrafiła. A tutaj proszę, lekko drżąca ręka, ponieważ z synem na kolanach... O, już zostało mi zabrane, ale jest. To, żeby nam się przyjemniej ogarniało i sprzątało, wrzucamy wosk do kominka. O, ładnym zapachu, jaki to jest? Pomarańcza z cynamonem chyba. Jezu, ja nawet nie pamiętam, my go tak dawno kupiliśmy. Nawet nie wiem gdzie, czy w Home and You, nie w Home and You, tylko w Home Store and More. No. Już Miki i Mini już nie będą robili no, jakuku. Wisiały na, tak, oczywiście. I w momencie jak otwierałem szafki i Mini robiła taką pozycję, przebierała, to było Mini robię a kuku. O, a kuku. I znowu, wiadomo, i a kuku. Także, no niestety. Po świętach, case, który się kupiło rok temu na święta i się o nim zapomniało, i jeszcze jedną ozdobę. Też kupiliśmy coś na promkach. W skarpecie naszej córki było. Ech!
mamy w biurze na Kalaksie takie różne rzeczy tutaj. I tutaj zwykle też stoi świeca zapachowa. I teraz Błażej odpalił, widzę tą świeczkę, którą Boże już dawno, dawno temu dostałam od laku. To jest Forget Me Not, czyli nie zapominaj. Jezu, jak ona mocno pachnie. Weszłam tutaj, ja już normalnie byłam pod wrażeniem. Także jeżeli te świece są w sprzedaży, to polecanko. Tak wygląda moje przygotowanie do konferencji hybrydowej. Zaraz się będę tutaj łączył. Zaczyna się za 6 minut. Konferencja odbywa się w Oksfordzie, ale niestety ze względu na naszą sytuację rodzinną zdecydowaliśmy się nie jechać. Mieliśmy taki plan, żeby pojechać i wybrać się tam samochodem. No, niemniej jednak wydaje się, że to była całkiem nie najgorsza decyzja, biorąc pod uwagę, że z dziećmi to różnie bywa. Przez następne 2,5 dnia, jeżeli nie liczyć dzisiejszych 3 godzin, będę niedostępny, ale myślę, że uda się tam jeszcze coś nagrać. Pozdrawiam. Witajcie, jest czwartek? Czwartek, widzicie? Przez to, że mamy wolne, mi się dni mylą, chociaż w sumie jak Błażej chodzi do pracy, to też często mi się dni mylą. Ale jest tak zimno, że założyłam sobie, pierwszy raz w ogóle mam tą bluzę. Ja nawet nie wiem, czy Miłość jeszcze ją, czy ta strona jeszcze ją sprzedaje, czy w ogóle oni sprzedają bluzy. Bo ja je dostałam bardzo dawno temu i w ogóle nigdy w niej nie chodziłam. Co widać po niej, bo jest niespęczkowana, bo te bluzy generalnie się tak pęczkują, że to jest masakra. Bardzo podobną z kapturą wzięła sobie moja teściowa do chodzenia po domu, bo ja ją w ogóle chciałam oddać, wiecie, na charity. Natomiast tą sobie jeszcze zostawiłam, no ale ona jest taka, wiecie, dosyć mocno obcisła. Założyłam ją, bo jest dzisiaj ekstremalnie zimno, już po prostu widzę, że nawet chyba jest przymrozek na trawie. Brakło mi słów. Dobra, idę, bo Błażej na mnie czeka, bo zaraz zaczyna swoją konferencję i muszę zejść do dzieci, on już zjadł śniadanie, musi się jeszcze wykąpać, także lecę. Kolejny dzień, a ja znowu w tej bluzie. Wczoraj jakoś tak po około 2 godzinach już zrobiło mi się ciepło, więc bluzę zdjęłam, ale dzisiaj znowu jest bardzo zimno i aż Błażej zszedł, jak miał swoją pierwszą przerwę podczas tej konferencji i słuchajcie, zrobił nam po wielkim kubasie herbatki i to jest taka dziwna herbata, bo jak mi ją pierwszy raz zrobił ostatnio, to jest chyba zielona z wiśnią, jak ja jej pierwszy raz spróbowałam, mówię, nie bardzo, ale to jest... Ten rodzaj smaku, który im dłużej próbujecie, tym bardziej zaczyna wam smakować. Tak więc muszę teraz się napić ciepłej herbatki. Dzieci sobie tutaj urzędują. Tak więc no, pod ten kolejny dzionek. Witajcie w sobotę. Błażej kończy swoją konferencję. Powinien tak za 15 minut około skończyć. Bo dzisiaj tylko 2 godzinki. Więc jak on skończy, to jedziemy na zakupy, dlatego że musimy się przygotować, bo od poniedziałku wracamy do naszego stałego układu. Czyli on do pracy. Ja syna do przedszkola. Tak, jeszcze też w niedzielę musimy pewne rzeczy pozałatwiać. Nie, to jest mój statyw. O wilku mowa, mąż wrócił. Widzicie, tam się majta z tyłu. Skończyłeś już? Tak, skończyłem. No tak, więc akurat uśpiłam córkę, więc i tak mamy jeszcze chwilę zanim... I zrób tu live'a teraz. Nie, nie da się właśnie, o to chodzi, że nie da się. Ja nie mogę zrobić live'a, bo on wszystko wygada. Przynajmniej nijak on nie śpi. Live'y są możliwe tylko w porze drzemki albo późnym wieczorem, jak on. Nie dadzą powiedzieć, także... A chciałam wam tyle rzeczy powiedzieć. I jak zwykle, nic z tego. Może się już tu na mnie patrzy krzywym okiem. Że jak ja śmiem na niego narzekać od rana. Nie, ja nie narzekam. Na niego nie. Tylko byś spróbowała. Na niego nie, nie mam prawa nawet na niego narzekać, bo dzisiaj spałam nieprzyzwoicie długo, także wiem, co chciałam wam powiedzieć. Chciałam wam powiedzieć o tej paletce z 3 glamu, którą zamówiłam i której wam już mówiłam de facto, jak przyszła. Mam cię. Mam ją dzisiaj na oku i jest naprawdę super, jak za tą cenę, którą ja za nią zapłaciłam. To nie są warunki nie dzieją się krzywdy. Nie. To nie są warunki dla vlogerki urodowej, tyle wam powiem. Masakra. Chciałam wam jedynie powiedzieć, że ten cień tutaj... No ale przecież możesz pokazywać. No ale nie mogę powiedzieć, bo się tak głośno zachowujecie. Ja pokazywać mogę, ale powiedzieć się nie da. Chciałam powiedzieć, że to jest toper. To nie jest taki cień z pełną pigmentacją, ale ma super drobinki. Konie, to może tego jakoś super ekstra nie widać, ale no jest naprawdę bardzo fajny. Tak więc jestem jak na razie bardzo zadowolona z tej paletki. No, poczekam aż się córka obudzi i będziemy jechać do sklepu. Nie, będziemy jechać na zakupy. O, przepraszam, będziemy jechać na zakupy, nie do sklepu. Źle się wyraziłam.
Dzieci nam się uśpiły w trasie, więc do sklepu na razie idę sama, potem do mnie dołączą. Zobaczcie, jaka ładna gipsóweczka. Weźmiemy sobie. Fajne takie strony na brzegach, widzicie, filcowe. Oprócz tego jest, słuchajcie, wózek z Bluey. Jest troszkę jeszcze za wcześnie, ale jak ktoś lubi Bluey, u nas niestety fanów Bluey jeszcze nie ma. Moje ulubione Fabulosy. One chyba w Polsce w Action występują. To jest super. Ja mam zapas, więc chyba nie będę brała żadnej. Turka ma co prawda całe dwa zęby, jak na razie, ale je też trzeba mieć. Mamy jakieś tam szczoteczki, ale stwierdziłam, że spróbujemy jeszcze czegoś innego. Pamiętam, że piękna książka, ona chyba koło dychy kosztuje, ale cudnie wydana. W ogóle hit. Okazuje się, bo ja zawsze tak sprawdzam rachunek, jak przyjedziemy, co tam, jak tam, że te komplety, które już tak wykupiłam 5-6, żeby były dla naszego syna, a ten jest taki uniwersalny, że wiecie, unisex, i one były, wyobraźcie sobie, po 2,99. Tutaj mamy spodnie i bluzę w środku. One nie są jakoś bardzo grube, no ale tak czy siak, mega. Proszę, kids jogger set, 2,99. No szok w trampkach. Kiedy nawet kiełbaski ci coś podpowiadają. A. Jesteśmy w Dilzie i gdyby nie to, że miejsca na kubki nie ma, to te pszczółki mi się podobają, te też mi się podobają, wszystkie mi się podobają. Może nie ma ich tu jakoś bardzo dużo, ale są bardzo ładne za to. Sekcja walentynkowa, też już widzę, że wjechała. Są kartki nawet. Perfumy po 5 euro wyglądają całkiem cute, powiem wam. Taka lekka inspiracja Daisy, Marka Jacobsa. A tu świąteczna sekcja przecenowa, więc może mi się uda coś znaleźć dla naszych dzieci. Przyjechaliśmy do takiego Dilza, który ma też Pepco. Od dawna nie byliśmy, a potrzebowaliśmy kilka rzeczy. No i wyszliśmy z całą torbą. Stuwa pękła lekko, ale to może część z tego wam pokażę, jak będziemy w domu. Byłam też u lekarza, dlatego że nasza córka zaczęła coraz lepiej jeść, ale niestety przez to, że właśnie zmniejszam sobie trochę laktację, to zaczęła mnie boleć prawa pierś. No i mam podejrzenie zapalenia, także jest fajnie, ale damy radę. Dostałam antybiotyk, będzie spoko. Ja tak teraz chcę średnio raz na pół roku jeździć do lekarza i sprawdzać się przez tą moją historię choroby. Tak więc następna wizyta pewnie w okolicach czerwca. Na początku grudnia kupiliśmy takie fajne kapcioszki, ciepłe, z motywem filmowym z Deadpoola i powiem wam, że śmieszna sytuacja, one zrobiły się w tym momencie takie śliskie, że w sumie bardzo taka Deadpoolowa sytuacja. Ci, którzy widzieli film, to wiedzą po prostu, on tam wielokrotnie niemalże umiera i ma tam jakąś możliwość do samoregeneracji. Ja takiej możliwości nie posiadam, dlatego będę musiał sobie kapcie wymienić na inne. Ta torba z rzeczami z Pepco jest wielka, więc pewnie wam wszystkiego jakoś bardzo szczegółowo nie pokażę. Tak szybciutko. Kapciochy na zapas dla naszego syna już w większym rozmiarze. Taki kołnierzyk, on był za 4 euro. Taki golfik, wiecie. Przyszłe święta dla naszej córki, przecenka była 2,50. To też dla niej na przyszły rok euro 50, takie spodeneczki. Za 5 euro dla niej taka bluza. I jeszcze taka z takimi uszkami na teraz w zasadzie, bo ona jest 6,9 też chyba. Za 3,50. Za 3,50 dwupach spodni, 12,18 i na przyszłe święta zestaw bodziaków, takich całkiem uroczych, powiedziałabym. Są te zwykłe czerwone pod spodem. Sobie znalazłam taką bluzę za 5 euro.
I za 3,50 dla córki też taką bluzą, bluzko-sukieneczkę bardziej. Plastry, wiecie, magiczne plasterki muszą być do odplamiania. Mój mąż wziął sobie Nesquik. Łapacze wilgoci, o może tak. Baking soda. Tutaj dla naszej gwiazdy jeszcze jedną, to już taką bardziej przyszłościową koszulkę, bo ona jest na 2-3 lata i ona była za 2,50. Rajstopki. Jeszcze mam takie Oxy Action, naklejki dla naszego syna, różne i podłużne. No one są dwa za jeden, także odtykacz do rur. Skarpety mojego męża, butelka ze spryskiwaczem dla mnie, dezodorant, maszynki, jeszcze jeden łapacz wilgoci, T-Lighty, jeszcze jeden dezodorant męski. Wiadomo, do podłogi w ogóle nie. Jest nieszczelne trochę, bo mam wrażenie, że czuję zapach. Tak, no nawet się tu wylało na metkę. Jest jeszcze jedna koszulka. Wiadomo. Za 3,50 w ogóle. Kupiłam sobie takie teczki na dokumenty. One były chyba po euro 50. Kubeczki dla dzieci do zabawy w wodzie, które się właśnie rozparcelowały. I skarpety dla męża. Magnesy na lodówkę do przytrzymania prac naszego syna. Ot. I takie to zakupy. No sporo tego było.